Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się 2 sinus z x minus pi trzecich. Zaczniemy od rozpisania poszczególnych funkcji, których wykresy będziemy rysować. Funkcja podstawowa to u nas sinus x, czyli pierwsza funkcja, jaką narysujemy, czy pierwszy wykres funkcji, to będzie y równa się sinus x. Mając narysowany wykres funkcji y równa się sinus x, widzimy, że w naszej funkcji zamiast x mamy wyrażenie x minus pi trzecich, czyli kolejna funkcja, której wykres będziemy rysować, to będzie sinus x minus pi trzecich. Czyli mamy druga funkcja y równa się sinus x minus pi trzecich. I teraz ostatnia funkcja już jest rozszerzona o naszą dwójkę, czyli to będzie nasza trzecia funkcja. Zaczniemy od prawidłowego oznaczenia jednostek. Na osi x jednostką jest pi i zaznaczymy to jako 6 kratek. Czyli mamy tutaj pi drugich, tutaj pi. Tu mamy 3 drugie pi, 2 pi i 3 pi. W drugą stronę analogicznie, czyli tu mamy minus pi. Tu oczywiście minus pi drugich, tutaj mamy minus pi. I tu mamy minus 2 pi. Zaczynamy od szkicowania funkcji y równa się sinus x. Funkcja sinus x rozpoczyna się w zerze. Dla pi drugich mamy wartość 1, dla pi 0, dla 3 drugie pi minus 1. I zaznaczyliśmy jeszcze jednostki na osi y. Na osi y oznaczmy jednostkę jako dwie kratki. Czyli tutaj mamy minus 1. Dalej dla 2 pi mamy wartość 0, następnie 1 i 0. Możemy ten fragment funkcji już naszkicować. I w drugą stronę idziemy w dół. Tu mamy minus 1, 0, 1, 0. I szkicujemy. Teraz w jaki sposób należy pierwszą funkcję przekształcić, żeby dostać drugą funkcję? Widzimy, że zamiast x mamy wyrażenie x minus pi trzecich. Tu, jeżeli mamy minus, to przesuwamy w prawo. Jeżeli jest plus, to przesuwamy w lewo. Tym razem mamy minus, więc będziemy przesuwać w prawo o pi trzecich. Jednostką było pi, to było 6 kratek. Jeśli teraz będziemy przesuwać o pi trzecich, to 6 kratek dzielimy na 3 części, dostajemy 2 kratki. Czyli każdy z punktów, które wcześniej zaznaczyliśmy, przesuwamy o 2 kratki w prawo. Mamy. Po kolei sobie przesuwamy o 2 krateczki w prawo. A następnie nasze kropki będziemy łączyć. Rysujemy nasz wykres. Tu była tutaj kropeczka. I został nam już ostatni wykres funkcji f od x. Wykres czarny różni się od niebieskiego tym, że z przodu jest dwójka, czyli przed sinusem mamy dwójkę. To jest mnożenie. Czyli wartości funkcji sinus będziemy mnożyć przez 2. Czyli tutaj wartość funkcji wynosiła 0. 0 razy 2 to jest 0, czyli zostaje kropeczka. Tu mamy 1. 1 razy 2 to jest 2. Czyli teraz dla tego argumentu mamy wartość 2. Tu było 0 razy 2 to jest 0, minus 1 razy 2 to jest minus 2. Tu
0, znowu 0. Tu wartość była 1, czyli znowu mamy 2. I tu było 0. Z drugiej strony analogicznie. Czyli tu teraz mamy minus 2. Tu jest 0, tutaj 2. I 0. Łączymy nasze kropki. Otrzymaliśmy wykres funkcji f od x.